W tym filmie wystąpiło kilkunastu moich widzów i ich zadaniem było zgadnięcie, jaki przedmiot wypadnie mi podczas otwierania anarchicznych skrzynek. Jest to pierwszy tego typu materiał na tym kanale, więc jeżeli podoba Ci się taki format, to zostawcie pod tym materiałem 1000 polubień, żebym widział, że chcecie więcej. Wszystko zaczęło się od tego, że dodałem posta na swoim Discordzie o tym, że będę tworzył taki materiał. No dobra, witam panie Ciastek. Witam. Dobra, panie Ciastku. Wie pan co jest tutaj do zrobienia, tak? Wie pan co jest do przemęczenia? Powiem tak. Jaki item wybierasz? Co myślisz, że poleci tej skrzynki? No trzeba się bardzo mocno zastanowić, bo na przykład jak dropnie Elka, no to wiesz, kurie Elka, ale to trzeba mocno przemyśleć. No jest to pierwsza skrzynka, stary, jesteś pierwszą osobą. No wiem, dobra. To myślę, że dropnie, tak szczerze. Jedną rzecz musisz wybrać, jedną rzecz, nie? Anaklata 2 czy 1? 2. Czyli ostatecznie, anaklata 2. Ostatecznie. Dobra, otwieramy skrzynkę i już ci teraz mówię, co poleciało. Uwaga. No powiem tak, stary, nie trafiłeś, możesz mieć jeszcze jedną szansę, bo jesteś pierwszy. Poleciało mi rozszerzenie Ender Chestu. Dobra, to jako żeby ci było łatwiej, masz dwa przedmioty, które możesz powiedzieć. Teraz wyleci. Wale Elytra, dobra. Elytra i co? Bo masz możesz powiedzieć dwa przedmioty. Aha, dobra, no to Sigma. No to Elytra albo obrażenia krytyczne. Elytra albo obrażenia krytyczne. Ostatecznie. Dobra, otwieram dwie naraz. Lecimy. Dobra, Elytra albo obrażenia krytyczne. Zobaczymy. Stary, rozszerzenie i 16 zaczarowań. No niestety. Dziękuję ci bardzo. Trzymaj się, siemanko. Dzięki. Okej, siemano. Siemano, albo stack serc, albo księga, ten, obrażenia krytyczne. Okej, dobra. Mogę ci powiedzieć to, co już teraz poleciało, bo otworzyłem trzy skrzynki anarchiczne i w tym momencie poleciały mi dwa razy rozszerzenie Ender Chesta i zaczarowania raz. Tak, żebyś miał pogląd na to, co poleciało, nie? Nie zmieniasz decyzji? Pozostaje 64 golden apple albo obrażenia krytyczne. Serca. Serca. No dobra, to otwieram. Pierwsza skrzynka leci, uwaga. I anarchiczny trident. No niestety, nie trafiłeś. Dobra, druga skrzynka. Lecimy z drugą skrzynką. Jeszcze masz szansę, stary. Jeszcze masz szansę. Jest. 16 zaczarowań, nie. No dobra, dam ci jeszcze jedną szansę, jako że chciałbym, żebyście coś dostali, jakieś przedmioty, a ostatnio kolega też tutaj nie trafił. Dawaj, jeszcze masz dwa przedmioty, możesz powiedzieć. Coś lub coś. No to niech będzie anaklata na przykład. Okej. I rozszerzenie tego. Rozszerzenie C anaklata. Lecę. Dobra, lecimy. Anarchiczne buty poziomu drugiego. I jeszcze jedna skrzynka, uwaga. Mówiłeś anaklata i... Rozszerzenie EC poleciało, gratulacje stary. Dostajesz rozszerzenie EC, zapraszam CH7, zapraszam do mnie. Dobra, trzymaj stary twoje rozszerzenie, proszę bardzo. Wszystkiego dobrego, życzę, baw się dobrze, narka. Witam. No halo. Obrażenia krytyczne. Okej. Zaczarowanie przedmiotu. Okej, ale w jakiej liczbie? Po prostu zaczarowania, czy w jakiejś liczbie konkretnej? Po prostu zaczarowanie. Okej, dobra. O, to chyba nie przekminiłeś, no dobra. No, albo? I rozszerzenie EC. Rozszerzenie EC. Dobra, no to ja w takim razie otwieram skrzynkę. Zobaczymy, co poleci. O kurde, stary! 32 zaczarowania przedmiotów dla ciebie wygrałem. Na serio? No, dawaj CH7, zapraszam wymianę. 32 zaczarowania przedmiotów wędrują dla ciebie. Trafiłeś, stary. Trzymaj, stary. 32 zaczarowania jest twoje. Gratulacje, baw się dobrze i wszystkiego dobrego. Dobra, tak. Elka. O, dobra. Koksy i Anakilo. Anakilo, dobra. Otwieram skrzynkę. Lecimy, zobaczymy, czy cokolwiek z tego trafisz. I uwaga. No niestety, anarchiczne spodnie poziomu drugiego. Trzy przedmioty kolejne, dawaj, kolejne trzy przedmioty. Anahełm jeden. Okej, Anahełm jeden, dobra. Ana miecz i książka obrażenia krytyczne. I zaraz zobaczymy, co poleci, uwaga. Anna klata, stary. No cóż, wszystkiego dobrego ci życzę. Ale niestety, no nie trafiłeś.
Trzymaj się. Dobra. Siemanko. Elo. A ja jestem Spidermanem. No potrzebuję wiem. Elytra na pewno. Elytra, dobra, no. Mieczyk anarchiczny. Mieczyk bo potrzebuję anarchiczny. Kogoś zabijać bandziorów, rozumiesz? Okej, bo jesteś Spidermanem, rozumiem, stary. Peter Parker. Tak, jestem Spidermanem. No. Mam nawet skin Spidermana. No. Nice. I jeszcze bym poprosił voucher na GVIP-a, bo potrzebuję jeszcze GVIP, żeby wejść na scenę. Coś z tych trzech przedmiotów. No dobra, próbujemy tak, w takim razie. Stigmą. Próbujemy. No zobaczymy, co poleci, no. Zobaczymy. I uwaga. No stary, 64 golden apple, no powiem tak, przestrzeliłeś trochę, chyba, no ale dobra, masz jeszcze jedną szansę, ziółko, dawaj, jeszcze raz trzy przedmioty. Niech będzie 8 zaklętych jabłek, czekaj, tak czekaj, czekaj, zastanów się jeszcze, mam dla ciebie jeszcze jedną propozycję, stary, specjalnie dla ciebie, jako że masz skina Spidermana, ja uwielbiam Spidermana, możemy zrobić tak, że wybierzesz jeden przedmiot, a ja otworzę trzy skrzynki naraz. I jeżeli z tych trzech poleci chociaż jeden, ten, jakby ten przedmiot, który ten, bierzesz wszystko. Dobra. Dobra, chcesz tak? Tak. Dobra, to otwieram trzy skrzynki, dawaj jeden przedmiot, który według ciebie poleci. W tych trzech skrzynkach, przynajmniej. Przynajmniej w jednej musi polecić ten przedmiot. Jak trzy, w sensie wiesz, otwierasz skrzynkę, ja mówię jedną ten i trzy takie rzeczy, trzy rzeczy w sensie ze skrzynki. Nie. Patrz, to działa tak, otworzę trzy skrzynki naraz, jednym kliknięciem i no. Mówisz jeden przedmiot, który według ciebie poleci. Na przykład dajmy na to anarchiczna klata. Jeżeli poleci chociaż jedna taka anarchiczna klata z tych trzech skrzynek, dostajesz wszystkie przedmioty. Ze tej skrzynki? Ze wszystkich. Okej, okay, dobra. Czyli dostaniesz jakby trzy przedmioty, jeżeli trafisz chociaż jeden. Dobra, to... Anarchiczne spodnie. Pierwsze, w sensie te... Poziomu pierwszego? Dobra, uwaga, tak, otwieram w takim razie. Ostatecznie? Tak. Dobra, lecę. I uwaga... No stary! Brameczka! Poleciały anarchiczne spodnie, anarchiczny mieć i 32 zaczarowania i one wędrują dla ciebie. No, powiem tak, ty jesteś Sigun, trafiłeś. Dobra, no. Trzymaj, w takim razie miłego grania i wszystkiego dobrego, ja biorę kolejną osobkę. Dziękuję. Obrażenia krytyczne. Okej. Okay. 32 zmianki. Okej. Okay. Unik. Nie ma już odwrotu i uwaga... Okej, okay, poleciało 16 zmianek, ale wcześniej na przykład zaliczyłem gościowi, jak powiedział, że po prostu zmianki, ty powiedziałeś konkretnie 32, no ale dobra, no. Mam dla ciebie w takim razie 16 zmianek, bo powiedziałeś zmianki poleciały. To. Dobra, trzymaj 16 zmianek, baw się dobrze, wszystkiego dobrego, siema. Migma. Elo. Poczekaj, zanim to mam jeszcze do ciebie pytanie, stary. Jakie? Bardzo ważne. Bardzo ważne. English or Spanish? Baby, you got something in your nose. Sniffing that cake, did you feel the hole? Spanisz. Dobra, stary. Wybieram przedmiot. Czekaj, bo ktoś mi tu napierdziela, no. Anarchiczne spodnie. No dobra, otwieram trzy skrzynki dla ciebie. Dobra, otwieram trzy skrzynki na ciebie, lecą. I uwaga, anarchiczne spodnie powiedziałeś. Anarchiczna klata, unik i miecz. No niestety, stary, no niestety. Nie udało się, ale mam dla ciebie jeszcze jedną próbę. Okej, jeszcze jedna próba dla ciebie. Wybierz trzy przedmioty. No to jak już to było, no to trójząb. Koksy, 8 koksów i zmianki. 30. I zmianki. A nie, zmianek nie musisz liczby podawać, bo to jest obojętnie. Dobra. Koksy, zmianki, trójząb. Okej. No i niestety, książka na zaklęty ogień. Niepodpalenie tak zwane. Także cóż, stary, no nie trafiłeś. Niestety nie poszczęściło się. Ale kurczę, ciekawe strzały miałeś. Dobra, trzymaj się w takim razie, biorę kolejną osóbkę. Siema. Słuchajcie, wydaje mi się, że w ogóle jest tutaj lekko za trudno, więc troszkę teraz ułatwimy graczom. Będą mogli wybierać oni z pośród czterech skrzynek, no i tam będą cztery przedmioty. Czyli po prostu troszkę im ułatwimy, zobaczymy, czy teraz bardziej im będzie to siadało. Bo chciałbym dać im te przedmioty, nie będę oszukiwał. Także lecimy kolejne osoby. Siema. Dzień dobry, panie Aksiwku. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Panie kochany. Dobra, to poczekaj sobie, sprawdzę szybko. Dobra, sprawdź sobie, pewnie. Czym się kierujesz? No, mi się wydaje, że tak jakoś w księgę pójdę chyba jakąś. Księgi jakieś, okej. Dobra, jaka księga przykuła twoją uwagę najbardziej? To chyba krytyczne, nie? Obrażenia krytyczne. No dobra, stary, no. To otwieram cztery skrzynki naraz, jak będzie chociaż jedna książka obrażenia krytyczne, wszystkie przedmioty lecą dla ciebie. Dobra. Lecę, otwieram w takim razie, skrzynka poleciała, dobra, maszyna ruszyła. Okay. Stary! Obrażenia krytyczne! Co? No, trafiłeś! Trafiłeś 8 kamieni kowalskich, zaklętą książkę obrażenia krytyczne, anarchiczne buty i anarchiczne spodnie. Ej, dobrze, to fajnie! No, prosto, że tak, stary, udało ci się! Ale ci się przypartiło, elegancko. Dobra, zapraszam do mnie, dawaj tutaj do mnie, ho. Tak, jest, aha.
Cecha 3, zapraszam, zapraszam. Pada anarchiczną skrzynkę. Jedyne słuszne miejsce. Aksifek. No i panie Aksifku, gratulacje, proszę wymianę. Tutaj są pana przedmioty. Baw się dobrze, stary. Pójdźmy, ale będę statystykami dwa razy. Dobra. Czyli dwie zaklęte książki, jedna to będzie unik, a drugie obrażenia krytyczne. Okay. Bo obie mają 15% szans na dropnięcie. Okej, okay. Weźmy dodatkowe serce, bo okay. Czemu nie? Okay. I weźmy anarchiczny miecz. Okej, okay, czyli żeby dobrze tutaj wszystko zrozumieć. Dwie książki wybrałeś, unik obrażenia, mieczyk i serca. Jak najbardziej. Dobra, leci skrzynka dla ciebie. No i zobaczymy, okay, czy twoja dedukcja okaże się słuszna. Jak myślisz? No ja mam nadzieję, że choć jedna rzecz mi dropnie. O, dobra. Okej, okay, no. Pokażę ci, co poleciało. Na trzy. Uwaga, na trzy, cztery. No nie, Hełmi! No niestety, stary, no niestety. Poleciała trzecia anarchiczna. Przekombinowałem. Troszkę tak, choć powiem ci szczerze, dzisiaj największy wygrany miał jedno serce już na serwerze. Już był totalnie, wiesz, nie miał nic, miał jedno serduszko. I trafił, stary, książkę obrażenia krytyczne i dwie części ja na dwójki, nie? Także o kurde, tutaj ładnie, to mocno. Ładnie, jeden chłopaczek ładnie trafił. No Elytra dzisiaj ani razu nie poleciała, więc no nikt nie trafił Elytry. Choć myślałem, że będzie Elytra, no ale nie było Elytry. No dobra, Kuszynus, dziękuję ci bardzo. To. Lecę i biorę kolejną osobę. Bardzo trzymaj proszę, się. Siema. Okej, także jak sami widzieliście, otworzyliśmy wszystkie klucze, które posiadałem. Miałem tych kluczy naprawdę dużo. Sami widzieliście, co poleciało. Chciałem zrobić coś ciekawszego niż zwykły opening. Mam nadzieję, że fajnie to wyszło, że podobało wam się, jaką integrację i ilu tak naprawdę widzów zaangażowałem w ten film. Jeżeli również chcielibyście brać udział w przyszłych nagrywkach, pamiętajcie, żeby być na moim Discordzie Ciastka Potworka i żeby po prostu uważnie go śledzić. A ja już nie przedłużam. Dziękuję wam za oglądanie. Jak chcecie więcej filmów z anarchii, wiecie, co robić. A ja będę kontynuował moją przygodę.